Dzień dobry kochani, w tym filmiku będę chciał Wam opowiedzieć o tym, jak przygotować sobie w domu hodowlę węgorka octowego, czyli takiego robaczka z gromady obleńców, którego łacińska nazwa brzmi tak. I ten węgorek octowy bardzo nam się może przydać przy odchowie na rybku wielu gatunków ryb, który to jest naprawdę mały po urodzeniu. Dlatego, że węgorek octowy jest jednym z najmniejszych nicieni, jakie możemy sobie, w zasadzie najmniejszym nicieniem, jaki możemy sobie w domu hodować. Tak zwane nicienie mikro, o których też opowiem za jakiś czas, są jednak od niego znacznie większe. I na przykład wylęk kirysków nie jest w stanie przez pierwsze 3-4 dni jeść tak dużych nicieni jak nicienie mikro. Ja na przykład węgorkiem octowym karmię przez pierwsze 4-5 dni wylęk skalara. Spokojnie można byłoby nim karmić wylęk małych pielęgniczek, takich jak apistogramy, takich jak ramirezy. Cała masa ryb jest do wykarmienia właśnie za pomocą węgorka octowego, bo jest on znacznie mniejszy niż wylęk solowca chociażby. No dobra, tyle gadania, jeśli chodzi o to, jaki jest wspaniały. To teraz może powiem, jak sobie go przygotować. Ja przygotowuję większe ilości, dlatego używam sobie w tym celu 5-litrowej bańki, do której trzeba będzie wlać 2 litry octu jabłkowego. I to jest bardzo ważne. To musi być ocet jabłkowy. To nie może być zwykły ocet spirytusowy, bo nic z tego nie wyjdzie. Także jabłkowy. A jaki to będzie? Najtańszy. Nie kupujcie sobie jakichś ekstra francuskich po 25 zł za butelkę. Nie. Zwykły ocet za kilka zeta do tego się świetnie nadaje. Czyli ja użyję 2 litrów octu jabłkowego, do tego 2 litrów wody oraz litr soku jabłkowego i też najlepszy będzie taki mętny, tłoczony. Nie ten klarowany, bo tamten robiony jest z koncentratu. Zdecydowanie lepiej rosną, dużo więcej ich jest i dłużej hodowla się utrzymuje, kiedy zrobione jest to na soku tłoczonym. Żebyście nie mieli wątpliwości, przedstawiam Wam kartkę, na której jest napisane, ile czego należy stosować, aby przygotować hodowlę. Ja już wszystkie składniki ze sobą wymieszałem. Opisuję sobie datę, żebym potem mógł korzystać z butelek, które są najstarsze. Bo to oznacza, że jest w nich już bardzo rozwinięta kolonia i uwierzcie mi, tak założona kolonia węgorka octowego naprawdę może długo stać. Na przykład w tej chwili do skarmienia na rybku używam kolonii, która była zakładana 25 grudnia zeszłego roku. Tak, nudziło mi się w pierwszy dzień świąt, nie miałem co robić, więc zakładałem kolonię węgorka octowego. Także mimo upływu paru miesięcy jest ona bardzo żywa i naprawdę dobrze rozwinięta. Taką kolonię stawiamy w temperaturze pokojowej bądź troszkę chłodniejszej. No dobrze, ale teraz najważniejsze. Mamy wymieszany ocet jabłkowy, jabłko i wodę. Musimy do tego wszystkiego dorzucić porcję zarodową, którą mam tutaj w strzykawce z innej hodowli. Następnie całość przykrywamy gazą, bo musi być dostęp powietrza, a z kolei nie chcielibyśmy, aby dostały się tutaj muszki owocówki. I taką porcję odstawiamy. Będzie gotowa do użycia, myślę, że już za jakieś 2 tygodnie, ale dlatego warto mieć nastawionych kilka na bieżąco, bo za 2 tygodnie ona nie będzie miała swoich pełnych mocy. Dlatego warto poczekać 2-3 miesiące i dopiero zacząć zużywać. Jak pozyskiwać węgorka octowego? Nie da się go
przelać przez bardzo gęste sito. Bo nawet bardzo, bardzo gęste sito i tak jest dla niego za rzadkie, przeleci na drugą stronę i nic nie zdobędziemy. Poza tym nie możemy też wlewać tego bezpośrednio do zbiornika. Dlaczego? No jest tu ocet, jest tu sok jabłkowy. Strasznie by nam się woda popsuła w kotniczku czy w jakimś małym zbiorniczku, gdzie będziemy karmili na rybek. Potrzebujemy uzyskać czystą postać tych nicieni. Już mamy wlany płyn do butelki. Ważne, żeby butelka miała długą szyjkę. Fajnie, jakby miała przezroczystą, bo będziecie wtedy mogli obserwować, czy zebrały się już węgorki w miejscu powyżej waty. Wata akwarystyczna nadaje się trochę lepiej niż taka zwykła z apteki. Dość duży kłębek waty, o taki. Staramy się w rękach ugnieść na taki bardzo, bardzo ciasny i wciskamy za chwileczkę w tą szyjkę, tak, żeby delikatnie później dotknąć tylko do miejsca, gdzie kończy się płyn, a następnie dolejemy czyściutkiej wody do pełnej butelki. Wata już wciśnięta. Teraz powolutku, tak aby najpierw zamoczyć troszkę watkę, dolewamy wody do pełna. Tak przygotowaną butelkę odstawiamy. Już nawet po kilku godzinach ta przezroczysta woda w szyjce przestanie być przezroczysta. Stanie się mętna, biała. To zależy od tego, jaka ilość węgorka octowego przeciśnie się przez tą watkę, szukając płynu lepiej natlenionego. W naszym przypadku będzie to ta woda. A dzięki wacie przecisną się tylko węgorki, nie będą za sobą zabierać żadnych zawiesin z tego płynu. Więc później strzykawką zasiemy wodę z węgorkami i możemy bezpośrednio podawać już do akwarium z narybkiem, aby karmić. A tak wyglądają węgorki octowe po 8 godzinach przesączania się przez tą watkę do czystej wody. Coś widać, prawda? Ja postaram się jeszcze unieruchomić bardziej aparat. O! No i właśnie. Tą wodę z węgorkami zasysamy do strzykawki i podajemy bezpośrednio do zbiorniczka, w którym trzymamy narybek. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Porcja zarodowa. Nie da się jej pójść do ogrodka i nakopać. Polecam albo OLX, albo Allegro. Bardzo często są w ofercie. Wystarczy Wam jedna porcja, a zaraz będziecie mieli z niej mnóstwo litrów węgorka octowego. Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia.